Cześć, z tej strony Jakub Barański, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam i omówić kilka ostatnich rolek, które wrzuciłem na Instagrama, bo chciałbym Wam pokazać, w jak prosty sposób możecie zrobić bardzo efektowne przejścia, które będą naprawdę fajnie wyglądać i na pewno przykują uwagę Waszych odbiorców. W tym odcinku omówimy sobie trzy rolki, które wleciały na mój Instagram, które już widzieliście. Pokażę Wam, jak wygląda projekt i omówię, w jaki sposób należy nagrać ujęcia, aby uzyskać taki efekt, żeby można było to w fajny sposób zmontować. Wszystkie rolki, które montuję, są montowane w Final Cutie i w tym programie Wam to pokażę, jak to wygląda. Natomiast nie przerywajcie w tym momencie oglądania tego materiału, ponieważ nie używam tutaj żadnych wbudowanych efektów filmowych, które są w tym programie. Zmontujecie to w każdym innym edytorze filmów. Może to być nawet darmowy VN Editor czy CapCut. W każdym z tych programów uzyskacie ten efekt, bo to jest kwestia tylko odpowiedniego nagrania ujęć i w odpowiedni sposób ich zmontowania. Pierwsza rolka, którą chciałbym pokazać, wygląda właśnie w taki sposób. Jest to rolka, którą nagrałem podczas odwiedzin w Dragon Boxie we Wrocławiu i efekt, który tutaj zastosowałem, jest bardzo prosty, a mianowicie w momencie rozrywania pałeczek do jedzenia pojawia się jedzenie na moim stole. Efekt jest bardzo prosty. Tak wygląda całkowity projekt. Tu jest trochę więcej ujęć, ponieważ ja dalej jeszcze pokazałem pewne rzeczy, natomiast my skupimy się na tym konkretnym efekcie, który przed chwilą widzieliście. Wystarczyło nagrać jedno ujęcie i zobaczcie, to co jest potrzebne, to fajnie jest albo jeśli ktoś Was nagra, żeby ujęcie było w miarę możliwości stabilne, albo możecie wykorzystać po prostu statyw. Pierwsze ujęcie, które potrzebujemy nagrać, to jest nic innego jak nagranie rozrywania pałeczek, kiedy jedzenia jeszcze nie ma na stole. Zobaczcie, tu mamy pierwsze nagranie, cały czas to samo nagranie, rozłamanie pałeczek. No i zobaczcie teraz, ja sobie to tutaj utnę, bo mnie będzie interesowało od tego momentu. Mamy rozłamanie i teraz tak, w momencie kiedy ja rozrywam te pałeczki, czyli powiedzmy mniej więcej w tym miejscu, utnę ten film i lecę dalej. Ta część mnie nie będzie interesować. Szukam drugiego ujęcia, które nagrałem. Postawiłem tutaj już sobie jedzenie, które zamówiłem, które ma pojawić się tutaj w kadrze. To ujęcie jest dość długie, bo było nagrane na raz. I zobaczcie, i dogrywamy drugie ujęcie, bardzo podobne, tylko w tym momencie robię dokładnie ten sam ruch. Ja też będę rozrywał te pałeczki. No, za daleko przeskoczyłem. Zobaczcie sobie, tu jest kolejne ujęcie, w którym rozerwałem te pałeczki. I teraz, skoro pierwsze ujęcie jest do momentu, kiedy ja zaczynam rozrywać, to drugie będzie już z rozerwaniem, żeby to miało swoją ciągłość. Więc szukam mniej więcej tutaj klatki, która jest tuż przed rozerwaniem. Powiedzmy w tym miejscu. I ja to ucinam. Tą środkową część już wyrzucam, bo ona mi nie jest potrzebna. No i zobaczcie, jeśli otworzymy to dość normalnym tempie, pękło i pojawiło się. Zobaczcie jak prosto. Nawet udało mi się na raz to zrobić, że nie muszę dostosowywać. Jak montowałem całą tą rolkę, to wyglądało to w taki sposób, że szukałem w którym miejscu, który film i jak przyciąć. Jeszcze raz. Zobaczcie. Bardzo prosta sprawa. Dwa ujęcia bądź jedno po prostu długie nagrywamy rozrywając pałeczki nie mając jedzenia. Później powtarzamy je mając już jedzenie ułożone na stole i montujemy to. Efekt robi wrażenie, na Instagramie na pewno fajnie się to klika. Ludzie lubią oglądać takie rzeczy, które przyciągają uwagę, które dają nam trochę do zastanowienia, w jaki sposób ktoś zrealizował dany efekt. No i to jest wszystko, zobaczcie. Jedno ujęcie, dłuższe, bądź dwa nagrane. Ja mam tu akurat to w jednym pliku i mamy bardzo fajny efekt. No proste, nie ma tu żadnej wielkiej filozofii i zobaczcie, że nie potrzebujemy tu żadnych zaawansowanych narzędzi. Odpowiednio nagrane materiały, montaż w formie po prostu ucięcia tych klipów w odpowiedni sposób i mam osiągnięty efekt. Ja to usunę, bo tu wrzuciłem to roboczo. Tak wygląda cały projekt. Dodane są oczywiście napisy, kolory i pod muzykę to już sobie montowałem tak, żeby ładnie te przejścia, fajnie to wszystko wyglądało. Drugą rolkę, którą chciałbym Wam pokazać, jest to rolka, którą nagrałem w Burger LTD. Tutaj wykorzystałem efekt przejścia poprzez zasłonięcie obiektywu. Możecie to zrobić naprawdę na różne sposoby. Ja tutaj zastosowałem taki trik, w którym po prostu mając menu zakrywam pierwszy plan, cały kadr tym menu i w drugim ujęciu już widać, że ja już
po przejechaniu tymi rękoma mam jedzenie. To też jest bardzo proste. Potrzebujemy nagrać dwa ujęcia. Pierwsze ujęcie macie tutaj. To jest ujęcie, w którym trzymam menu, zaczynam, zobaczcie, zasłaniam cały obiektyw. I drugie ujęcie, które nagrywam, jest ujęciem, w którym powtarzam ten sam ruch. Natomiast ja już nie zakrywam obiektywu menu, tylko tacą z jedzeniem, którą otrzymałem i zaczynam to montować. Zobaczcie, tak wygląda ten efekt. Muzyka też jest odpowiednio dobrana do tego. Natomiast tu teraz nie będziecie jakoś specjalnie słyszeć, bo ona w tym momencie nie jest kluczowa. Ja Wam chcę pokazać te przejścia. Już Wam mówię, jak to zostało nagrane. Ja już sobie odszukuję tu tych odpowiednich ujęć, które zastosowałem w tym filmie. Pierwsze ujęcie i zobaczcie, ja je oczywiście na kilka razy nagram. To jest surowe ujęcie, bez kolorów. Zobaczcie, całe ujęcie wygląda w taki sposób, że łapię menu, przejeżdżam tak przed obiektywem, żeby go zasłonić. I oczywiście kontynuuję ten ruch i go kończę. Więc z tego ujęcia będę potrzebował, na przykład zaczniemy sobie w tym miejscu, ten początek usunę. I mnie interesuje, potrzebuję uciąć to w miejscu, kiedy obiektyw w miarę cały kadr jest przeze mnie zasłonięty. Ja tu nagrywałem to na kilka razy, bo wiem, że nie do końca mogłem to dobrze zakryć, ale myślę, że tu o. I ta klatka będzie całkiem nieźle nam tu wypadnie. Ja sobie tutaj ten film przetnę. Drugie ujęcie, które tu jest wykorzystane. Tu jest oczywiście też kilka prób, bo nie jest to na raz. I zobaczcie, powtarzam, zrobiłem dokładnie ten sam ruch. Tylko teraz trzymam już tacę z jedzeniem. Ruch powtarzam oczywiście przed obiektywem i później to jedzenie już zabieram w swoją stronę. No i teraz jak to tniemy? Tu tniemy od momentu, kiedy jest zasłonięte niemalże wszystko. Czyli to jest więcej gdzieś tutaj. Usuwam ten środek. No i zobaczmy, jak to wyszło. Widzicie? Mega fajnie to wygląda. Bardzo prosty efekt, prosty trik. Dwa ujęcia i znowu mamy fajne, kreatywne przejście, które na pewno w Waszych rolkach przykuje uwagę. Oczywiście sposoby na zasłanianie, przechodzenie możecie robić jakie tylko chcecie. To już kwestia Waszej wyobraźni, kreatywności. W całej rolce wyglądało tutaj, to już macie pokolorowane w taki sposób. Bardzo proste, efektywne. Później jeszcze zrobiłem parę przebitek, żeby pokazać to jedzenie i na końcu wrzucić, jak wygląda logo knajpy, bo było to w formie, żeby zaprezentować ten lokal, w którym akurat jadłem. Ostatnia rolka, którą chciałbym Wam pokazać, to jest w ogóle rolka nagrana w Blackbird. Efekt, z którego tu korzystam, jest dokładnie taki sam, jaki wykorzystałem podczas wizyty w Burger LTD w tej poprzedniej rolce. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzicie, ten efekt jest bardzo zbliżony. Też polega na tym, że zasłaniam obiektyw. No i idea była tutaj taka, żeby pokazać przed i po strzyżeniem, jak ja wyglądam, jak się coś zmieniło i żeby w to fajny, efektowny sposób pokazać. Zabieg jest bardzo prosty. Potrzebujemy znowu nagrać dwa ujęcia. Jedno, jak sobie siedzę, tu oczywiście było kilka prób. Mało tego, ta rolka jest nagrana iPhone'em, także zobaczcie, że wcale tu nie trzeba iść w nie wiadomo jak wysoką jakość. Ok, iPhone jest, załóżmy, no, telefonem z wysokiej półki, jest drogi, ale taką rolkę zrobicie jakimkolwiek telefonem, który Wam tylko da radę w takim oświetleniu nagrać zadowalającą Was jakość, bo nie ma tu nie wiadomo jakich cudów, jeśli chodzi o te przejścia, wymagań sprzętowych. Ja potrzebuję tylko, ponieważ iPhone nagrywa to troszkę w inny sposób, tutaj on nam robi trochę takiego S-loga, więc ja to sobie najpierw to pierwsze ujęcie zetnę. No i tutaj z barberem żeśmy ćwiczyli na kilka razy, jak to zrobić. Pierwsze podejście było, zaraz sobie zobaczymy, z tego co pamiętam, to pierwsze podejście nam nie do końca wyszło. O, tu jest świetnie. I zobaczcie, tu utnę, bo ta część, początek był bardzo długi. I zobaczcie, cyk. I po całym kadrze to przeszło, znowu zasłoniłem. Więc ja w tym miejscu, mniej więcej tutaj, będę chciał to uciąć, bo dalsza część mnie nie interesuje, no bo dalej jak już on odsłonił ten obiektyw, to ja się nie zmieniłem. Jestem dalej przed strzyżeniem. Dobra. I teraz drugie ujęcie. Powtarzamy dokładnie ten sam zabieg, tylko już po strzyżeniu. Ja znowu potrzebuję tutaj przyciemnić tą rolkę i szukam sobie znowu. Ujęcie jest tak nagrane,
cały proces od początku. Tutaj była jeszcze mała to chwilę tu zajmuje. No, te ujęcia nie są dość szybkie. Tu było pierwsze, które chyba nam nie do końca wyszło. Ja je uznałem, że wtedy sobie jeszcze poprawimy. O! I jest pięknie przesunięty i będzie ten efekt po. Czyli ja znowu co robię? Szukam miejsca, w którym mniej więcej cały kadr jest przysłonięty. Załóżmy tutaj. Wycinam ten środek. Wracamy sobie tu do naszego cięcia. No i zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie, to jest kwestia tylko odpowiednich ujęć, odpowiedniego cięcia. I tu nie ma żadnych efektów specjalnych. Montaż tego jest tak prosty, tylko musimy sobie odpowiednio nagrać ujęcia przed. Musimy sobie po prostu tą rolkę dobrze zaplanować, ten film, który będziemy chcieli zrealizować. Pokażę Wam to jeszcze raz. Pierwsze ujęcie i w tym momencie wchodzi drugie, które nagraliśmy po strzyżeniu. Tu roboczo to wrzuciłem. Cały projekt rolki, zobaczcie, jest tak banalny, że to są dosłownie dwa ujęcia. Ja tu jeszcze przyciąłem, żeby była prezentacja fryzury dookoła, jak to wygląda, żeby to nie trwało też za długo. I to jest koniec rolki. Jedno przejście, bardzo prosty efekt, a robi to naprawdę wrażenie. I takie materiały na Instagramie się fajnie klikają. Zwróćcie uwagę, że montowanie efektownych rolek wcale nie jest trudne. Kwestia odpowiedniego podejścia. Nie musimy mieć wcale zaawansowanych narzędzi, tylko trzeba odpowiednio wykorzystać efekty wizualne. W jaki sposób to zrobić, żeby widz nie do końca wiedział, co tam się stało, a przede wszystkim, żeby zrobiło to na nim ogromne wrażenie. No i myślę, że to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam Was do sekcji komentarzy. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak w jakim programie za darmo zmontować rolki, to odsyłam Was do filmów u mnie na kanale. Są takie poradniki, są też poradniki, w jaki sposób pobierać muzykę z Instagrama i wrzucać do swoich rolek, aby montować w zewnętrznych aplikacjach i wszystko działało tak, jak należy. No i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!